No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Shevaral z tej strony i kolejny odcinek z Little Nightmares 2, moi drodzy. Dosyć ciekawa przygoda... Oho. Dosyć ciekawa, kooperacyjna można by było rzec, przygoda nas tutaj czeka. Coraz ciekawsze zagadki nas czekają. I powiem wam szczerze, że chyba względem jedynki jestem bardziej zaciekawiony, aniżeli myślałem, że będę. Dobra, to chyba na dół powinienem. Okej, chodź tu. Teraz to trzeba... Dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze. Dobra. Próbujemy dalej przejść. Nie wiem, co to było, ale nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Co to za jakieś kurde... Ty, patrzcie co tam jest. Tam coś jest ewidentnie. Wow! No dobra. Mono! To zabolało. Jo pierdziele, jak tu jest wszystko zaminowane, ty! No, jak to zrobić, żeby tam wejść? Kurde. Dobra. Chyba się udało. Tak. O! Co to było? Mhm. Jezu, jakie mam ciary, ty! Tu jest ewidentnie. Jak? Nie, no nie wierzę. Dobra. Kim wy cholera jesteście? Jo. Tutaj też nie widzę nic, co by można było... O, dobra, no jest na pewno bardziej creepy niż poprzednia część. Nie wiem dlaczego, ale... Podpali Mount Six. Ha! Tego to nie grali. Co, ja nie mogę mu krzywdy zrobić? Ty, to są normalnie z porcelany ludki. Dobra. To widzę, że jeszcze raz będę potrzebował. Skubane, no. Tak samo w tym, w tej części są minimalne... No ja... To może być. Dobra. Patrz, jeszcze za blisko stałem. Dobra. To teraz już ostatni raz, moi drodzy. Hop. Lecimy szybciutko. Dobra, cyk. To zostawiamy. Tu pyk. Tu bierzemy. Nawet nie musiałem. Dobra, to rozbiłem. Hop, hop. Co tam jest? Czekaj. Czy mi się wydaje, czy... Tak, tutaj coś chyba jest. Czekajcie. Nie. Tu jakiś klucz. Tutaj. Nie, tu nic nie ma. koła. Jezusieńku! Nie ma tu nikogo. Nie ma tu nikogo. Kurde, no jak? No byłem poza drzwiami. O, już jestem tu, dobra, elegancko. Nie, 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 tu. No mono. What the hell? Moja głowa. No. Ale ich zastraszę, ja pierdzielę. Ale one też, kurde, nic nie ten. No jak? Jak? Nie, 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 nie! Dobra. Skubana babo. No. Ja pierdzielę, bo... Dobra, idę tutaj. Nie! Fuck! Tak właśnie. Ej, te chyba są dobre, nie? Okej, on jest przypięty, czyli on w sumie nic mi nie zrobi. Ty, ale w sumie... Chodź tu. Czy on sobie urwie głowę, czy nie? Dobra, jeszcze raz. Teraz tak, to... Nie! Kurde! Zabiję go, dobra. Fucking shit. Ho! No jak? Nie, no niemożliwe! No nie może... Dobra, nie będę go... Ale no nie, no chcę go zabić. No! Fuck, ale to jest czasem dziwne. Pierdziele. Miłosierny uczynek. Hop. W sensie, że go nie zabiłem, tak? No powiem wam, że jest trudniejsza. Jest trudniejsza niż jedynka. Nie ma tu nic. Odejdź. Ja pierdzielę, no nie wierzę. Dobra, zaraz wracamy. Podejście 6580. Dobra. Ciekawe, czy ona tutaj też może, kurde... Dobra, udało się. Udało się. Dobra. Teraz tutaj ładnie. Biblioteka jest, cholernica jedna. Ale będzie z nią przerąbana, kurde, walka. Ja już wiem, że będzie przerąbane, nie? Czy tutaj ja muszę... No, panie. Dobra, ja chyba muszę tutaj po tej drabince wejść. Muszę po tej drabince wejść. I... Nie, dobra. Czyli drabinka to jest zły pomysł. Ewentualnie tą drabinkę przesunąć. Tak, przesunąć, żeby przejść tam. Dobra, to idziemy. Dobra, to teraz idziemy tu. Okej, fantazja. Jest tam ta pinda, widzę ją. Na bank jak kurde zejdę. O, tutaj coś tak czuję, że to trzeba iść, dobra. O, wiedziałem! 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 No przecież byłem już tu. Coś się dzieje. Dobra. No nie, no dobra, teraz nie weszłem. Teraz nie weszłem. Co jest do cholery? Czemu ja nie mogę wejść tam? What the hell? Czekajcie, no bo to... Dobra, zaraz wracam. Dobra, bo inaczej aż siadłem. I ona mnie... No jak ona mnie tu nie będzie widzieć, jak mnie będzie widzieć normalnie? Nie! Panie! Panie, zmiłuj się nad nami. No jest trudniejsza, no jest ewidentnie trudniejsza. God damn it! Dobra, muszę poczekać w takim wypadku. Kurde, tutaj też mnie znajduje, ale czekaj, bo ja stałem w miejscu, a jakbym się... Ja pierdzielę, no. Menda jedna. Dobra, tu mnie nie złapie. Teraz idę tu. No. No i elegancko. Czekaj, Szewi, teraz nie spierdziel. Idziesz tu, do góry i tutaj cyk. Dobra. Elegancko. Elegancko. I co w związku z tym? Pewnie muszę iść tam, gdzie one, nie? Heh. Cholerka. Dobra, czekaj. Nie. Tutaj? Tu raczej nie, no bo tamto ginąłem. Tutaj coś musi być. Cyk. Tu też nie. Dobra. Ewidentnie muszę przetargać coś, żeby móc tam na tą klamkę z... Może to? Elegancko. Tam coś mogę sobie wziąć? Nie. Dobra. Idziemy dalej. Gdzieś tu będzie ta cholera? Pewnie i tak musimy na górę iść. Tak, bo tutaj mamy klucz wymagany. Dobra. Zatem przejdźmy dalej. Okej. He he! Dobra. Nie, załóż to tu. Dobra. Okej, czyli widocznie muszę tutaj... Oho, ho, ho, ho. Dobra, jeszcze raz. Dobra. Nie wiem, czy wy zwróciliście uwagę na ten. Na to zdjęcie. Straszne. Dobra, ja wam pokażę to zdjęcie jeszcze. Patrzcie tutaj. Jaki creepy. Okej. Coś mi się nie podoba ten na środku. Tu mogę jakoś wejść? Nie. Iluminaci. Dobra. No tu ewidentnie coś trzeba z tym zrobić. No ale po co? Co, że muszę wszystkie trzy włożyć? No dobra, spróbujmy. Wszystkie cztery, ale to by było bez sensu. Dobra. Tutaj jeszcze coś jest, czekajcie. Hop. Hop. Kurde, jak tam wejść? A, wiem, dobra. Cyk. Tu hop. Nie, no dawaj, wkładaj to. Bo mnie czasem to rozbraja. Hop. Dobra, cyk. Dobra, teraz tak, to... Sorry. To idzie tu. Czy ja mogę tego dużego tutaj wziąć? Nie, nie mogę. Dobra. To sprawdźmy jeszcze, trzeba by na pewno wszystkie miejscówki sprawdziliśmy. Tam jeszcze coś mi tak pasuje, ale no tam za Chiny Ludowe się nie dostanę. Tak, za Chiny Ludowe się nie dostanę, nie. Co, no bo tutaj bym... Dobra, czekaj, to bym dał tu. Zobaczę, no już jak jest ta butelka, to ją sobie ogarnę. Kurde, nie wiem dlaczego, ale ciarki mam, jak przechodzę koło tego tutaj gościa. No i po co mi to? Nie wiem, po co mi ta butelka. Bożo. Tutaj coś jest. Para, papa. Łeło. Łea. Dobra. Dodamy tu. Nie, 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 no dobrze, dobrze, dawaj, wkładaj tam. God damn it. No i tak, tu jest krzyżyk, tu jest to. A, krzyżyk ma być tu. A to ma być tam. Fuck. Dobra, hop. Hop. Tutaj. Cyk. Teraz krzyżyk. Krzyżyk dajemy tu. Ale dostałem ciarki. Ho, ho, ho. No dobra, i co w związku z tym? To się otworzyło, czyli pewnie będę mógł to przesunąć, tak? Dobra. Nie. Nie. Nie pier... No ja pier... Jaki to jest czasami to sterowanie mnie tak zabija. Elegancko. No, dawaj. Mamy to. Coś tutaj to... Nie, nic mi to nie daje. Dobra. Czyli idziemy teraz do miejsca, gdzie mamy klucz. W zasadzie kłódkę. Okej. Ale oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził, co jest tutaj. Dobra. Tu mamy coś. Jakieś drugi ludzi, którego wsysnąłem. To, że niby jakaś energia, czy... Nie wiem. Zachowuje się trochę jak mała Six. Która po pierwszej części... miała jakieś dziwne... moce. A może bym tak otworzył? Dobra. Mamy zapisane. Także, moi drodzy... w tym odcinku to wszystko. Troszkę powtórek było, no ale no niestety. Jest troszkę trudniejsza dla mnie ta gra aniżeli poprzednia. Ale ja się bawię fajnie. Nie wiem jak wy. Mam nadzieję, że przyjemnie wam się to ogląda. No, ponieważ Little Nightmares jest taką dwójeczka, jest taką specyficzną historią, którą się ogląda, a przynajmniej powinno się oglądać z zaciekawieniem, jeżeli jest się fanem serii. Także z mojej strony to wszystko. Nie zapomnijcie, że na Steamie, na moim profilu jest możliwość sprawdzenia recenzji, którą wystawiłem dla Little Nightmares 2 i przy okazji, jeżeli jesteś po raz pierwszy, Little Nightmares 1 też recenzja została wystawiona, także śmiało możesz się z nimi zapoznać i na przykład skomentować, czy się z nimi zgadzasz, czy się oczywiście nie zgadzasz. Także pozdro, Shevaral, hej hej.